Dzisiaj zbudujemy sejfy. Każda z drużyn będzie musiała zabezpieczyć przedmiot, budując własny sejf. A budżet drużyny to 300 zł. Następnie drużyna, która pierwsza zdobędzie przedmiot sejfu drużyny przeciwnej, wygrywa. Jest jeden warunek. Nie można kupić gotowego sejfu. To są cytryny. Każda drużyna otrzymuje jedną cytrynę i to właśnie będziemy musieli zabezpieczyć. Ale na razie nie wiemy, jakie są drużyny, więc musimy je wylosować. Dobra, gramy w 3-4 i dwóch wygranych jest ze sobą w drużynie, dwóch przegranych jest ze sobą w drużynie. Okay. Dobra, 3-4. Okej. 3-4. Jesteśmy w drużynie przeciwnej! To łapisz cytrynę! Tak, ja. Wow, szum, jesteśmy razem! Dwie ameby! Dobra, drużyny mamy podzielone, teraz mamy 15 minut czasu na to, aby przygotować plan. Lecimy. Stary. Wow, thanks! Teraz nie możesz gadać. Dobra. No nie znacie tego? Jo, witam. Cześć. Witam na pierwszym zebraniu, bo to jest nasze pierwsze zebranie w tym składzie. Ja wrzucam swoje pomysły, a potem ty powiesz, czy to jest realne i wrzucisz swoje bardziej dobra, realne. Dobra, ale mam jeszcze jedną rzecz. Czy ty chcesz chronić bezosobową cytrynę? Ja uważam, że ona musi mieć imię, oczy. Ja wiem! Nazwijmy ją Kasia i Marek się nie będzie chciał do niej dostać. Właśnie będzie chciał. Bardzo. No to źle, to nazwijmy ją inaczej. Zosia, o. I co, i Marek się nie będzie chciał do niej dostać? No nie, no nie będzie chciał się dostać, no bo przecież to byłaby zdrada. Czekaj, muszę ją odrysować. To jest Zocha, to typowa Zocha. Tu mamy żółt cytryny. Ładnie bym obrysował. Dobry jest. Potrzebujemy zrobić... No ale co, no? Pudełko. Z czego to zrobimy, stary? Metalowe, ale to w takim razie spawać nie możemy, bo nie mamy spawarki. To jest pierwiastek, z której liczby? 7. Dobrze. Big brain. Czy to o tym mieliśmy gadać? Nie, właśnie nie o tym. Pierwszym moim pomysłem, żeby nie robić takiego typowego sejfu. Znaczy zrobić, ale do tego sejfu obwiązać cytrynę łańcuchami. Dużo łańcuchów. No to nie ile kosztuje. Mam nadzieję, że to cenowo to już nie jest poza zakresem. Kolejny pomysł, to coś może być jakiś sejf. Dać tam coś śmierdzącego. Jakiś wylać coś rybnego wokół tego, żeby kto otwierali po prostu żygali tym. A na koniec polać to naftą i podpalić. Ogień. Czy to nie będzie autodestrukcja naszego sejfu? Nie, myślę, że nie. Ale łańcuch nie spłonie. Robimy tak, drugi kątownik tak. Stary, my mamy 300 zł, na tyle kątowników to my przeznaczamy 100. A zobaczymy, ej stary, jak będziemy na miejscu w Castorama to się przekonamy. Chłopie, teraz możemy spożytkować ten czas w inny sposób. Ja poszedłbym w klasyczek, czyli tak mały sejf jak to jest możliwe, bo wtedy siła się zupełnie inaczej rozchodzi. Z płyty OSB grubej i potem ten sejf obijamy metalem dookoła. Okej, okay, a w którym momencie podpalamy? Tutaj na końcu nie ma problemu, możemy wylać coś. No tak, podpalenie jeszcze przedyskutujemy w sklepie, dobrze Kubuś? Ja chcę to podpalić. Plany mamy już ustalone, siadamy do fury i lecimy na zakupy. Aleś kurda stanął ten Golfem, chłopie. Jedziemy. Jesteśmy w Castoramie, lecimy! To wiesz jaki co robisz, tak? Podpalać. Tak, zaraz miałem twój plan. Ty! A jak tu są takie gotowe bloki betonowe? A to są pustaki. A, to można rozwalić mocno, ale no tak, bo tu już zobaczcie, popękało. I zaczynamy od płyty OSB, bierzemy oczywiście najgrubszą. Jak duża jest Zosia? Nie no, spora, 11 cm. Czyli powiedzmy będziemy budować sześcian 20x20x20, żeby Zosia zmieściła do środka. Prostego idealnie wychodzi domek Zosi. Pamiętajmy, że to musimy jeszcze podpalić. A, jeszcze potrzebujemy taką deseczkę. O, no i proszę bardzo. Teraz metal, to z drugiej strony chyba trzeba szukać. Widzowie, znaleźliśmy alternatywę. Jest to pustak, ma w środku dużo miejsca i zamysł jest taki, że zrobimy dużo warstw, żeby im to dłużej zajęło, nie? Tu musimy to jakoś tylko zakryć z góry i z dołu. Kurde, stary, właśnie zrobimy dużo warstw, oni się zmęczą przy tym. Na czas, na elegancko. Czas. Dobra, lecimy dalej. Dobra, szukamy dwuskładnikowej, szybko spinącej piany. O, właśnie takie. Czas obróbki 20 minut. To minut. Jest to. Jezu, ale... Mega drogie, bo to jest 5 dych. To będzie... 5 dych? Warto, myślę. Myślę, że nie, ale kupmy to. A powiedz, co chcesz zrobić z tą blachą? Tą blachę weźmiemy tak, że ją weźmiemy i tą skrzynkę, co zrobimy drewnianą, ją obtagujemy, jakby to Wiki powiedziała, obtentagujemy, obtentagujemy. Potem i ogień, to latem był ogień. O, benzyna. I potrzebujemy taki, to chyba już. Mamy jeszcze to. Zrobimy to w takiej formie. Tylko jeszcze musimy z dwóch stron później załatać. Dobra, mamy wszystko. Zakupy mamy zrobione, lecimy teraz rozpoczynać naszą budowę. Budżet na zakupy, jak wcześniej wspominałem, wynosił po 300 zł na drużynę. Kuba i Tomek wydali 296 zł, więc idealnie zmieścili się w zakresie. Zaś ja i Szumi wydaliśmy 96 zł, czyli tylko 1/3 całego budżetu. Ale to nie pieniądze decydują o wygranej, chyba. Przekonajcie się sami oglądając film do końca. Dobra, zakupy zrobione. Bierzemy się do roboty.
Dobra, co budujemy? Budujemy boksa. Boks będzie drewniany. Zosia będzie zalana pianką. Następnie to będzie obudowane blachą. A wszystko będzie oblane paliwo do lamp. Ogień. I ja tu jestem bardziej asystentem. Tomek jest generalnym roboczym. Doświadczenie jakie masz w budowie? Ja kiedyś ze szwagierem skręcił tratwazek zrobił. A ty? Tam tracę zbudował. Ja nie sam. Ale byłeś dowódcą. W wojsku, 2 lata. No. Ja będę tłumaczę. Był w wojsku 2 lata. Ja, tak było. A potem z ich na grubie na przodku fedrową. A potem subujcie kanał Marka. Ty jesteś szefem dzisiaj. Dobra, plan jest taki, żeby naszą cytrynę, naszego citroena, obudować go kątownikami. A następnie te kątowniki, wiecie, zrobimy z tych kątowników taką klatkę. Diolu będzie. A później to wszystko wrzucamy tutaj do bloczka, totalnie luzem, i zamykamy to płytami, płytą OSB z góry i z dołu. Tutaj będą tak ruby. Dokładnie tak. Dobra, chłopaki, mamy 45 minut na to, aby stworzyć nasze sejfy do naszych cytryn. Czas start. O Jezu, chłopie, nie widzicie takie rzeczy na oczy. To jest instrukcja. Wiecie, co się robi instrukcją, widzowie? U sumie go świerszcze świerkają. Żyjesz? Tak. A gdzie masz okulary? Tu są, tu proszę, proszę. No, bezpieczeństwo Bezpieczeństwo! Dobra! To jest męska nagrywka! Już końcówka! To było głupie. Kuba, jak to wibruje. Zosia jest zadowolona. Nie mam imadła, więc muszę nogami to trzymać, wiecie, medziowie? Dobrze se radzi, nie? Pomysłowy chłopak. Nie ma lipy! Nie ma lipy! Dobra, mamy, moi drodzy, tak to... Oj, przepraszam, czekajcie, nakręcę tylko drugą nakrętkę i już wam wytłumaczę. Tak to będzie wyglądać. Będzie taka klatka. Jak dokręcimy te wkręty dosyć mocno, to myślę, że będzie perfekto. I teraz dajemy parcie. I teraz skręcamy. Później tylko trzeba będzie to dokręcić jeszcze mocniej. Stary, za kratami. No plan doskonały. No. I teraz całość idzie tutaj. Tak. To jest bardzo ważny moment. Zosia, w tym momencie już prawdopodobnie nigdy nie zobaczysz światła dziennego. Na pewność! Czy możesz czynić honory? Dobra, tak, i tu masz taki spuścik. Dobra, Adam. Wow! Tylko nie wypełnij za dużo, bo ona się będzie rozstrzelać. Ale bym nie przesadził przecież. Czekaj, Wow! To jest nie przesać. Jeszcze bardziej trochę, co? Styknie! Idealny, stary. To teraz godzinka. Nie no, nie zamykajmy na razie, bo jakby pianka chciała gdzieś wyjść, to niech wyjdzie do góry i niech nam nie rozwali tego. A myślę, że to rozwali? Tak. Co pan teraz robi? Stary, odrysowuję ścianki, mordo. I wytniemy tą blachę. Następnie tą blachę przykleimy do naszego safe. Safe będzie niezniszczalny. Chyba, że będzie zniszczalny, ale to wtedy bierzemy za to odpowiedzialność. To trochę zepsuje plan. Specjalnie kupiliśmy tak 3 razy więcej blachy, bo gdyby projekt się udał, możemy ruszyć masową produkcją. Piszcie w komentarzach, kto chce. Tomek zrobi, znaczy my zrobimy. Czujesz to? Te iskry na nodze w chuj, no. Dobra, nie mogę za mocno, bo to się wygina. Mareczku, a u ciebie co? Ja powiem tak, teraz będziemy wiercić w betonie. Będzie ciężko. Najgorsza robota teraz. Teraz zobaczymy, jak twarde to jest. I pytanie, czy to nie strzeli. Bo jak strzeli, to jesteśmy w dupie. Teraz cechujemy, proszę państwa. Wiadomo, nie ufamy niczemu. Nawet sobie. Chodzi kurde jak w masło, ty. Czas pociąć kątówki, żeby zrobiły takie obrobowanie, żeby to było mega wytrzymałe, mega. Czy zrobię to prosto? Prawdopodobnie nie. Czy będzie dobrze? Możliwe, że nie. Aleśmy to odwalili. Patrzcie, to jest małe więzienie do małej cytryny i później jeszcze pierwiczone. I nie mogę uciec! Ja! Ten grobowiec będzie twoim grobowcem! No i tak, widzowie, ostatnie dziury, ostatnie wkręty i nasza cytryna mówi pa pa! Co pytasz się, co tutaj robię? Nie, właśnie nie. Nie? Okej. No dobra, powiedz. Sam nie jestem do końca pewny, ale mamy te paliwo, żeby płynęło to. I chcę zrobić taką podstawkę pod to. Wokół sejfu się paliło. Czajcie ten zamysł? To brzmi dobrze, nie? Nie, jak to zrobisz? W jednym miejscu może być. No. Gorzej jak teraz tu. Nie. Nie zauważą tego. Nie widzę. Ty, ja mam pomysł, stary. To jest też czary. Jakbyś mi dom kiedyś budował czy coś, nie? No. Proszę, nie rób tak z fundamentami na przykład. My już skończyliśmy. Chłopakom jeszcze zostało troszeczkę czasu. Skończą i widzimy się w wielkim finale. Dobra, sejfy mamy gotowe. I tak się prezentują.
Dobrze, teraz runda finałowa, czyli każda z drużyn ma po 4 różne narzędzia. Takie jak śrubokręt płaski, młotek z przecinakiem ślusarskim, siekiera, olbrzymi młot. Z każdego narzędzia możemy korzystać przez 30 sekund. Później następuje zmiana uczestników oraz narzędzi. Gdy wykorzystamy je wszystkie, wtedy możemy korzystać z dowolnego oraz z tych dodatkowych, które widzicie teraz przed ekranem. Jasne? Zrozumiałe? No to lecimy. Dawaj, 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 dawaj. A nie! Niech się pali! A dobra. Ja ci te głupoty z głowy wybija! Jezus, to się pali jeszcze bardziej! Dobra, wchodzę! Weble! Koniec! 30 sekund minęło! Zamiana szybko! Następne, następne! O nie, i to wyjdzie! Teraz nie wiem! Ale możesz niszczyć! Udane na ściany, w śrubę, żeby... O, 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 o! O nie! Zmiana, zmiana! A ja teraz! Siekiera! No, okej! Okay. Nie zeszły bardziej niż mamy! Jest! Jest! Nie! Odkręciliście to? Kurde! Jest, jest! Jest jedna! Stary, je! Po! Jedna warstwa schodzi! Cytryna! Trzeba ją przeciąć! O jest! Dobra! Warto dobra. Było! Gratulacje! Genialny pomysł tą nakrętką. Ej, ale kurde, rozłupałeś jeszcze srogo. Ja, gdyby nie było pianki, to by się już wbili, nie? Zmiana jest! Jeszcze nic! Zdocha! Zdocha, gdzie jesteś? No. Uratujcie ją. Wow! Ja chyba nie uratuję z Zochy. Uwaga! Jeśli ktoś miał mnie ratować, to żeby to nie był Marek. Stary, nie, ja nie pozwolę jej umrzeć. Marek wyeliminował i terrorystów, i zakładników. Aha, aha. Gdzie ten mały? Daliście ją tutaj w ogóle? Tak, jest na pewno. A Kuba tak! O kurde, no, głupia sprawa. I tak, mają przebitka, przebitka, cytrynę, herbatkę sobie robisz. Stoję, tak, z chęcią ją zjem. Patrz, jak tam pływa wszystko w środku. No bo wycisnąłeś cytrynę do środka! Ale masz taki prosty sposób na wyciskanie cytryny, nie? No. Wystarczy tylko młot. I 300 zł. A, i gratuluję chłopaki, wygraliście każde po stówce. Ale teraz mam wszystko sklejone, więc... Więc to, a to po, gratuluję. A dam po filmie.